chorób padłego, schorzenia układu rozrodczego, z zaburzeniami jajeczkowania u palących kobiet, zmniejszeniem ilości plemników oraz impotencji u mężczyzn korzystających z marihuany, a także długie okresy bezpłodności. Kanabinoidy przechodzą także przez barierę łożyskową i palenie marihuany zwiększa ryzyko przedwczesnego porodu. Przyczynia się do niskiej masy urodzeniowej i wysokości ciała dziecka. Stwierdzono wysokie ryzyko wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego, a także możliwości występowania wielu wad rozwojowych, zwłaszcza w ośrodkowym układzie nerwowym u dzieci matek palących marihuanę oraz obniżenie u potomstwa narkomanów marihuanowych ilorazu inteligencji, a także bardzo wysokie ryzyko wystąpienia schizofrenii, zwłaszcza gdy zaczynają palić osoby młode. U kobiet występuje zmniejszenie wytwarzania estrogenu przez jajniki przy jednoczesnym wzroście stężenia testosteronu, co objawia się nadmiernym ogłosieniem. Używanie kanabinoidów wywiera wpływ także na układ immunologiczny i wykazano, że związki te modyfikują w różny sposób komórki układu immunologicznego. Długotrwałe stosowanie kanabis utrudnia rozpoznanie obcych komórek, tłumiąc i zmniejszając odpowiedź immunologiczną, obniżając liczbę fagocytów i zmniejszając wydolność i skuteczność układu odpornościowego. Marihuana jest narkotykiem uzależniającym psychicznie i fizycznie, chociaż uzależnienie jest zależne od wieku zażywania narkotyku i gdy używanie rozpoczęto w wieku 16-17 lat, wzrasta odsetek, zwłaszcza kiedy młodzi ludzie sięgają codziennie po narkotyk, uzależnienie wzrasta do 50%. Uzależnienie charakteryzuje się typowymi objawami, czyli silnym głodem narkotykowym, upośledzeniem kontroli zażywania, koncentracją uwagi wokół spraw związanych z narkotykiem. Objawy abstynencyjne po odstawieniu to drażliwość, bezsenność, utrata łaknienia, wzmożona potliwość, drżenie kończyn. Pierwsze doniesienia na temat zależności między korzystaniem z kanabinoidów a występowaniem problemów psychicznych pojawiły się w publikacjach już w XIX wieku, szczególnie jako powikłania halucynacyjne, ale także opisywano wtedy niedołęstwa i pogorszenie procesów poznawczych. Aktualnie wiele prac potwierdza wpływ narkotyków z tej grupy na upośledzenie funkcji poznawczych, występowanie szczególnie problemów z pamięcią, zwłaszcza z krótkotrwałą, z selekcją i integracją informacji, zdolnością koncentracji. Długość okresu zażywania pochodnych konopi ma wyraźny wpływ na uboczne konsekwencje i to nie tylko wspomniane już zaburzenia pamięci, ale także zubożenie słownictwa. Zaburzenia pamięci werbalnej związane są z upośledzeniem procesów kodowania informacji i przechowywania oraz korzystania z pamięci. Zaburzenia procesów poznawczych dotyczą szczególnie młodzieży, wzrastając u osób z coraz niższym wiekiem sięgających po te związki. Ponadto występują zaburzenia natury psychicznej, w tym szczególnie zaburzenia lękowe, jak już wspomniałam, depresyjne. Kilkakrotnie wyższe jest ryzyko występowania prób samobójczych, a także możliwość uaktywnienia ukrytych schorzeń psychicznych, które uruchamiają proces chorobowy i pogarszają przebieg choroby. Zażywanie pochodnych konopi zwiększa ryzyko objawów psychotycznych, jakie mogą wystąpić w wieku dorosłym. Marihuana ma wpływ także na wielkość mózgu i u osób, które zaczęły palić marihuanę przed 17 rokiem życia, stwierdzono mniejszą objętość mózgu i zmiany patofizjologiczne i czynnościowe, podobne do tych, jakie występują zarówno w schizofrenii, jak i w depresji. Badania dowodzą istnienia związku między paleniem marihuany a rozwojem psychozy, które wzbudziły zainteresowanie naukowców, społeczeństwa oraz mediów, także z uświadamianiem szkodliwego wpływu na zdrowie psychiczne i rozwój umysłowy. Innym psychologicznym następstwem długotrwałego korzystania z pochodnych konopi występowanie tzw. zespołu amotywacyjnego, z postępującym zanikiem chęci do wykonywania codziennych, prostych i rutynowych czynności, pogłębiającą się pustką, nudą, apatią, spłyceniem doznań, spadkiem lub zanikiem zainteresowań i utratą ambicji. Pogarszaniem się także jakości wykonywanej pracy,
mniejszą efektywnością w nauce, co dotyczy zwłaszcza osób długotrwałych i intensywnie korzystających z narkotyków. Ponadto do częstych konsekwencji zaliczane są ryzykowne zachowania seksualne z posiadaniem wielu partnerów. Poważnym powikłaniem jest wpływ kanabinoidów na prowadzenie pojazdów pod wpływem tych środków. Dochodzi do zwłaszcza wydłużenia czasu reakcji podczas prowadzenia pojazdu, zaburzenia koordynacji ruchowej, trudności w kontrolowaniu sytuacji na drodze, tendencji do ryzykownego wyprzedzania i niewłaściwej reakcji w sytuacjach awaryjnych. Inne ważne społeczne konsekwencje to wycofanie się z pełnienia ról społecznych rodzica, pracownika czy ucznia, zaniedbywanie wykonywania obowiązków, także społeczna izolacja palaczy, degradacja i inne zaburzenia zachowań. Marihuana może także ułatwiać uzależnienie od innych środków psychoaktywnych, szczególnie o większej sile działań. Wśród neurobiologicznych skutków używania konopi występuje zwiększona wrażliwość na działanie substancji psychoaktywnych. Używanie konopi ułatwia kontakt ze sprzedającymi inne narkotyki. Jak wspomniałam, używanie konopi wpływa na funkcjonowanie poznawcze, na podejmowanie decyzji, a także dokonywanie wyborów. W ramach sfery duchowej wymienione są zaburzone postrzeganie siebie przez pryzmat poszanowania norm i zasad występujących w otoczeniu, także często utrata wiary w siebie, poczucia sensu życia, brak wewnętrznego spokoju określanego pogodą ducha, uzależnienie od marihuany, podobnie jak w przypadku uzależnień innych chemicznych, sprzyja przyjmowaniu postaw rezygnacyjnych, zaniedbywaniu relacji z bliskimi, łamaniu norm dotychczas postrzeganych jako moralne, oszukiwaniu, także okradaniu, zdradzie, manipulowaniu otoczeniem, postępującej rezygnacji dotychczasowych planów, trudnej do zniesienia apatii potęgowanej poczuciem winy, w rezultacie coraz słabszej motywacji do poprawy siebie i pojawianiu się myśli samobójczych. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu jeszcze opowiedzieć o powikłaniach, zwłaszcza zażywania pochodnych konopi. Bóg zapłaca uwagę. Z Panem Bogiem. Wysłuchaliśmy porad lekarskich, których udzielała Gender w gdańskich szkołach to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Zapraszamy do telewizji Trwam na godzinę 18.15 i do Radia Maryja godzina 21.30. Goście to ksiądz Krzysztof Widziński, psychotraumatolog, wikariusz parafii pod wezwaniem Ducha Świętego i Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej Gdynia Obłóże, Waldemar Jaroszewicz, przewodniczący zarządu oddziału okręgowego katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gdańsku, Marek Skiba, poradnictwo rodzinne archidiecezji gdańskiej, Monika Baran, diakonia społeczna ruchu Światło Życie archidiecezji gdańskiej, Przemysław Majewski, działacz społeczny oraz Alina Strzałkowska, specjalista wychowania do życia w rodzinie. Gender w gdańskich szkołach. Zapraszamy. Trwa nocny program w Radiu Maryja. Przed nami powtórzenie wczorajszych aktualności dnia. Obudź się, ostoła, niech opadnie chłamstwa mgła, powstać z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z Polski, mądra wzywa. Naszym gościem jest pan profesor Jan Wiesław Wysocki, UKSW w Warszawie. Szczęść Boże, panie profesorze.
Cześć, proszę. Panie profesorze, chciałbym, byśmy przybliżyli naszym słuchaczom ideę parlamentaryzmu, ale także historię parlamentaryzmu. No bo nie tak dawno świętowaliśmy 525-lecie tego parlamentaryzmu. Trochę przeskoczyliśmy na skutek różnych poszukiwań historyków o 25 lat i oficjalnie świętujemy 550-lecie tego parlamentaryzmu. Jak to wszystko się zaczęło? Jaka jest historia parlamentaryzmu polskiego? Ja bym zaczął od naszych dziejów początkowych, tych skodyfikowanych, a więc w gruncie rzeczy od chrztu. Dlatego, że społeczeństwo polskie kształtowało się na dwóch takich zasadniczych filarach. Przede wszystkim jednym filarem to jest duch wolności, a drugim etos chrześcijański. I te dwa filary zostały tak bardzo ze sobą sprzęgnięte, przeplecione. Później powie to już u progu odzyskania niepodległości Stefan Żeromski, który przecież z powodów rodzinnych porzucił katolicyzm, przeszedł na kalwinizm, ale pozostał wrażliwy na sprawy polskie. Powiedział takie bardzo ciekawe zdanie, że państwowość polska i katolicyzm są tak bardzo mocno sprzęgnięte ze sobą, tak splecione, że jeżeli ktoś będzie chciał rozdzielić te dwie wielkie rzeczy, to ma krew pod siekierą. To są bardzo mocne słowa, bo uświadamiają nas, jak one są bardzo zbliżone. A dlaczego o tym mówię? Po prostu w miarę upływu czasu pojawiają się pewne modele, które właśnie nazywamy parlamentaryzmem. Pewne struktury, które kształtują naszą państwowość, a jednocześnie sposób myślenia. My musimy też powiedzieć o jednej rzeczy, która jest bardzo specyficzna. Ukształtowała się u nas szlachta. Szlachta była, czy odpowiednik szlachty znajdujemy we wszystkich innych społecznościach. Tylko jeżeli w XVIII wieku we Francji jest ponad 1%, jeżeli w Niemczech jest ponad procent 1 szlachty, czyli tych, którzy decydują i ich wola jest elementem najważniejszym w ówczesnym państwie, to w Rzeczypospolitej mamy 10%, a na Mazowszu aż 20% szlachty. To jest duża zbiorowość i dlatego kulturę polską, także kulturę wsi polskiej ukształtowała szlachta, ukształtował dwór szlachecki. I mamy tę świadomość, że uobywatelnienie chłopa, które nastąpiło później, odbywało się w duchu wartości szlacheckich. Ostatecznie przecież to decyzją rządu narodowego w dobie powstania styczniowego podjęto wspaniałą uchwałę. Wszyscy ludzie są szlachta, czyli uobywatelniono chłopów i mieszczan. Tu znajdujemy ten finał, który wszystkie stany łączy. Ale w międzyczasie tworzyły się właśnie struktury sejmikowe, sejmiki lokalne, sejmy walne. Do tej pory, do niedawna uważaliśmy, że Piotr jest takim centrum. Dzisiaj widzimy to w Kole, we wschodniej Wielkopolsce. Chociaż może właśnie w określeniu wschodnia w tym wypadku może nie jest najdokładniejsze. Ale to pokazuje nam, jak dzisiaj wkraczamy w obszar, który do tej pory był coraz małym zainteresowaniem się cieszył.
i dzisiaj wreszcie próbujemy nie korzystać tylko ze wzorców zachodnich i mówić, że anglosaska kultura, anglosaski parlamentaryzm jest dla nas wzorcem. My powinniśmy mówić o tym, że i to coraz częściej staramy się robić, że mamy wzorce własne, że Rzeczpospolita Wenecka, Republika Szwajcarska i Rzeczpospolita nasza to są wzorce dla całej Europy. Zwłaszcza, że wydaliśmy akty nieprawdopodobnej wagi. Przede wszystkim mówię o kolokwium charytatywnym w Warszawie, gdzie w okresie, kiedy państwa płonęły dosłownie w ogniu walk religijnych w Polsce, różnowiercy potrafili gwarantować sobie wzajemnie prawa. I nie tylko nie podsycano stosów, ale starano się gasić je w innych krajach. To w Polsce nowoczesna konstytucja pierwsza się pojawiła. Niestety trwała niespełna tylko rok czasu, ale ona się pojawiła i była jakimś nawiązaniem dla wielu innych społeczności, które naśladowały później i były pod wrażeniem jak to zresztą jeden z mało dzisiaj popularnych ludzi, Karol Marx, skądinąd przyjaciel Polaków, powiedział, że nikt się nie spodziewał takiej szlachetności szlachty po tej właśnie, kiedy konstytucję uchwalono. I to jest wspaniały dorobek, a gdybyśmy jeszcze uwzględnili dorobek II Rzeczpospolitej, no to mamy naprawdę w czym dzisiaj Europę zadziwiać i niezależnie od tego, że parlament to jest miejsce sporów, to jednak nasze spory wcześniejsze potrafiliśmy w sposób, że tak powiem, dyplomatyczny rozwiązywać. Oczywiście bywały, tak jak w każdym parlamencie, i hiszpańskie Cortezy, i parlament francuski, i Reichstag niemiecki, i wiele innych jeszcze można by wymieniać tutaj parlamentów, miały swoje ciemnawe strony. My też mieliśmy takie, bo czasami przecież głowami posłów rządził interes osobisty, kieszeni, zwłaszcza do której wkładali obcy swoje walory. I może są takie epizody wstydliwe, ale przede wszystkim ogólnie jest duma, że ten parlament, nasza instytucja parlamentaryzmu wydała wielkie dzieła, które są pierwocinami w Europie. No właśnie, bo choć polski parlamentaryzm nie jest pierwszy, mówi się tutaj o tym parlamentaryzmie brytyjskim, rok 1215, to jednak powszechność na tamte czasy, 10% społeczeństwa obywateli szlacheckich, tak można by dzisiaj przekładając na współczesny język powiedzieć, no była zupełnie ponadproporcjonalna do tych wszystkich parlamentaryzmów, z którymi mieliśmy wówczas do czynienia. Tak, ale ja jeszcze dodam, że jeden z najważniejszych aktów z XVI wieku to jest Neminem Capta Vabimus, gdzie gwarantuje się wolność osobistą. Tego nie ma nigdzie. I szlachcic mógł stawać wobec władcy i wypowiadać swój głos krytyczny wobec władzy. I włos mu z
tego powodu z głowy nie mógł spaść, podczas kiedy gdzie indziej to było nie do pomyślenia. I dlatego to trzeba powiedzieć, tego ducha wolności, swobody, jaka tutaj była. Pamiętajmy o tym, że jedno z taką dewizą Rzeczypospolitej z okresu pierwszego było: kto postawi nogę na ziemi polskiej, wolnym jest. A w ogóle przecież ta przepiękna dewiza z okresu pierwszej Rzeczypospolitej: Polska nie rządem stoi, ale prawem, wiarą i obyczajem. To jest dowód na to, że nie władca był jakby rządcą. On oczywiście administrował, jakbyśmy dzisiejszym językiem powiedzieli, ale nie rządził, nie decydował o wszystkim. To naród, czyli szlachta wówczas, decydowała o państwie, a przede wszystkim szlachta w oparciu o te wartości, o zasady, o to, co my powiedziałem na początku, o etosie chrześcijańskim. To jest właśnie odwołanie się do tego: prawo, wiara i obyczaj. Panie profesorze, a gdyby pan na bazie tych historycznych wiedzy, doświadczeń miał pokusić się o taką krótką ocenę współczesnego parlamentaryzmu. No wiemy trochę, jak to wczoraj wyglądało, że część posłów zbojkotowała, urządziła swoje jakby zgromadzenie narodowe, no dwupartyjne. Część była na hymnie, pewnie podpisała listę obecności i wyszła. To wszystko też w obecności przedstawicieli parlamentów zagranicznych. Jaka jest dzisiaj kondycja w porównaniu z no, taką, powiedziałbym, zróżnicowaną kondycją polskiego parlamentaryzmu przez te wieki, ale rok 2018, stulecie odzyskania niepodległości? Ja bym, jakby miał chwilę natchnienia poetyckiego, to bym powiedział, że ogary poszły w las, tylko że to nie są ogary, a zwykła psiarnia, bo to jest kundl. Że sięgnę po Wańkowicza, to, co uczyniła dzisiaj opozycja. To jest ewidentny kundlizm i małostkowość, no brak nawet, ja bym powiedział, racjonalnego myślenia, jeżeli można posądzać liderów opozycyjnych o myślenie. Bo naprawdę to są działania antypaństwowe, ergo antypolskie. I to trzeba po prostu powiedzieć. To się ociera wręcz o zdradę. Tworzenie alternatywnych instytucji państwowych to jest dzisiaj zbrodnia. I myślenie tymi kategoriami, nieuznawanie decyzji narodu, który przesądził w wyborach o takim, a nie innym układzie politycznym, nie może być kontestowane w imię jakichś wyimaginowanych własnych racji. To jest, i dlatego ten te formy zachowania są raczej karykaturą i no, ja nie odnajduję w przeszłości, chyba że w jakichś skandalach, bo takie zawsze można gdzieś znaleźć, podobnych zachowań. No jest to naprawdę działanie samobójcze chyba. Panie profesorze, i ostatnie pytanie, czy jest możliwe, że historycy w pewnym momencie w toku badań dojdą do wniosku, że ta data polskiego parlamentaryzmu, no umownie przyjmowana, 550 lat, jest wcześniejsza na przykład, aniżeli te lat 550, no bo wybrano koło 13 lipca 1468, no ale wiemy, że w Wiślicy także był w dniach 25-30 czerwca tego samego 1468 roku także sejmik prowincjonalny, więc jakby wcześniejszy od tego wielkopolski.
polskiego w kole. No a taki dwuizbowy, walny, koronny, najstarszy Sejm to przecież 9 października 1468. Tak, a poza tym jeszcze są synody, na których omawiano bardzo ważne rzeczy wagi państwowej, gdzie zbierali się nie tylko duchowni, ale także i świeccy. I ja myślę, że badania nad naszym parlamentaryzmem powinny zainteresować wielu ludzi, bo jest to naprawdę obszar bardzo fantastycznych doświadczeń i wielu jeszcze możemy odkryć, tam znaleźć. Co więcej, możemy naprawdę wzbudzić zachwyt u Europejczyków, zwłaszcza w zachodniej Europie, która jest tam tak przez wielu wskazywana jako wzorzec. My mamy naprawdę przepiękne tradycje, aczkolwiek ta nasza tradycja jest trochę poszarpana, nie ma ciągłości i tutaj jest to wielkie przedsięwzięcie, które jest przed nami. Ja, jeżeli ojciec mi jeszcze pozwoli na reminiscencję taką, pleban z Brochowa nad ujściem Bzury, to jest jedyny w Polsce zachowany chyba kościół obronny w swoim pierwotnym kształcie. Znalazł zapis z 18 stulecia, iż Sejm Rzeczypospolitej zapisał parafii na cele obronne, wzmocnienie obronności, dochody z dwóch wsi. Pomyśleliśmy o tym, że i namówiliśmy plebana, żeby zwrócił się do Sejmu potwierdzenie, do tego dzisiejszego, znaczy po 90 roku do Sejmu o potwierdzenie. Zapraszali go dwa razy na kawę, bo nie bardzo wiedzieli, co mają z tym wnioskiem zrobić. To jest właśnie ten brak ciągłości, bo w Anglii by widziano, co z tym zrobić. Natomiast mamy jeszcze jeden taki przykład, a mianowicie Sejm, który w odrodzonej Rzeczpospolitej w 19 roku się zebrał i od razu uznał, że my jesteśmy państwem, które nawiązuje do pierwszej Rzeczpospolitej, do tej Rzeczpospolitej utraconej, mimo 123 lat niewoli. A my dzisiaj w roku 2018, prawie 30 lat po tych przemianach, jeszcze tkwimy w rzeczywistości post-PRL-owskiej, w komunie, w postkomunie powiedzmy. Nie mamy żadnej ciągłości z drugą Rzeczpospolitą, ciągłości prawnej. I to są konsekwencje. I być może, że zachowanie warchołów dzisiejszych wynika z tego, że oni ciągle jeszcze są przekonani, że prawnie oni mogą być spadkobiercami tego dziedzictwa. Czas najwyższy się obudzić i powiedzieć, przed III Rzeczpospolitą i była jeszcze druga Rzeczpospolita, wolne państwo, do którego chcemy świadomie nawiązywać, a nie do tradycji komunistycznej, którą nam tak mocno dzisiaj jeszcze się wciska. Ślicznie dziękuję za ten komentarz. O idei i historii polskiego parlamentaryzmu mówił pan profesor Wiesław Jan Wysocki, UKSW Warszawa. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję pięknie, szczęść Boże. Szczęść Boże.
Aktualności dnia w Radiu Maryja. Naszym gościem jest pan poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego. Witam serdecznie, panie pośle. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kłaniam się ojcu i radiosłuchaczom. Panie pośle, jesteśmy po uroczystościach 550-lecia Zgromadzenia Narodowego. Pozostańmy może jeszcze przez chwilę przy tym temacie. No, wyglądało to wczoraj tak, powiedziałbym, średnio, no bo z jednej strony alternatywne zgromadzenie dwupartyjne gdzieś na Foksal, z drugiej strony Nowoczesna PSL wychodzi po hymnie narodowym, z trzeciej strony marszałek Sejmu rozpoczyna obrady Zgromadzenia Narodowego bez obecności głowy państwa, prezydenta, który wchodzi dopiero po odśpiewaniu hymnu narodowego. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów żuje gumę w czasie orędzia prezydenta. No, kiepskie to wszystko, kiepskie. Pytanie jeszcze, czy były listy obecności, bo może PSL i Nowoczesna wyszli po podpisaniu tych list i pobraniu diety. Proszę ojca, no rzeczywiście mocno, powiedziałbym delikatnie, mieszane uczucia po wczorajszych uroczystościach, na których byłem. Szczerze powiedziawszy, podpisałem się na liście obecności, ale nie przeglądałem ich, nie patrzyłem, jak wyglądało, czy rzeczywiście posłowie PSL-u czy Nowoczesnej podpisywali się, a potem wychodzili. Ciężko mi powiedzieć. Natomiast powiem tak, jedyną godną częścią tych uroczystości, w której zarówno treść i wypowiedzi były na poziomie no, rangi uroczystości, jak i cała oprawa, to była msza święta w katedrze świętego Jana Chrzciciela, gdzie no, i oprawa była naprawdę, liturgia piękna, a i też był kazanie arcybiskupa Gądeckiego. Powiedziałbym, że było najlepsze, jakie słyszałem z jego ust, naprawdę z takim pogłębioną refleksją na temat polityków, na temat źródeł prawa, na temat stanowienia prawa i wreszcie na temat samej natury władzy. To rzeczywiście było duże przeżycie. Natomiast potem już ta dalsza część, no trwająca niestety tylko 40 minut, ogromne koszty, ogromne takie zamieszanie, te niedoróbki organizacyjne, o których ojciec wspomniał. Wystąpienie pana prezydenta, które no, z całym szacunkiem też jakby nie było do końca na miarę uroczystości 550-lecia. Było bardzo, bardzo okraszone taką retoryką bieżącą polityczną, również do polemiki, no bo prawda, no niestety zabrakło w wystąpieniu prezydenta tego, o czym mówił chociażby arcybiskup Gądecki, czyli no, sięgnięcia do naprawdę źródeł prawa, źródeł jakby władzy politycznej, takich głębszych, tylko powiedzenie takie o Sejmie i Senacie, które jest jakby postawienie jako najwyższe źródło prawa, kiedy no, niestety pan prezydent nie wspomniał o prawie naturalnym, nie wspomniał o takich głębokich fundamentach filozoficznych, kulturowych prawodawstwa, no to jest niepokojące. Więc jakby wszystko to razem. No i plus jeszcze oczywiście te żenujące ekscesy w wydaniu liberalnej części opozycji. No to wszystko razem sprawiało wrażenie głębokiego niestety absmaku, bym powiedział. I no takiego zaprzepaszczenia trochę tego święta. No właśnie, tam był jeszcze taki moment, panie pośle, bo poseł Zembaczyński został do końca po to, żeby, jak później mówił, żeby zgłosić uwagi do protokołu. No protokół powinien pokazywać rzeczywiście to, co miało miejsce. Tymczasem no nie zauważono w protokole braku w Zgromadzeniu Narodowym posłów Platformy Obywatelskiej, czy nie tylko posłów, ale też senatorów. Nie zauważono w protokole tego, że PSL z Nowoczesną wyszli. Poseł Zembaczyński chciał to zaprotokołować. Podobno marszałek Sejmu, patrząc prosto na posła Zembaczyńskiego, powiedział: nie widzę uwag. No tak, no jakby trzeba było, ja rozumiem, że oczywiście z jednej strony intencją Nowoczesnej czy Platformy była taka manifestacja, która moim zdaniem nie powinna raczej mieć miejsca w takim dniu, ale z drugiej strony no mamy według procedur posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. To nie jest wyłącznie taka oficjalna uroczystość, która właśnie nie ma swoich elementów protokolarnych. Ma, no i one wszystkie
stołu, posła Dzębaczyńskiego. Dziękuję. Do widzenia. Zamykam posiedzenie. Jakby na takie różne dziwne ekscesy władza powinna po prostu reagować naturalnie, ponieważ po prostu wykonując to, co do niej należy i nie przejmując się tym zbytnio, a nie zachowywać się w taki sposób, który potem jeszcze wzbudza większe kontrowersje, no taki jakieś niezręczności. Więc cała ta uroczystość wczoraj no, napawała pewnym takim smutkiem, powiem szczerze, no bo można było to równie dobrze, no na 40 minut nie potrzeba było angażować wcale Zamku Królewskiego. Można było to równie dobrze zrobić w Sejmie i świętować w Sejmie 550 lat parlamentaryzmu. Msza święta w katedrze jak najbardziej, a potem wszyscy do Sejmu, bo no, dostrzegałem naprawdę ogromny przerost pewnej formy nad treścią wczoraj. A ta idea, tego wszystkiego, co się działo. A ta idea parlamentaryzmu, czyli właśnie to równy z równymi, wolny z wolnymi, ta idea tego, że kłócimy się, sprzeczamy się, no ale jest dobro wspólne, właśnie o nie się sprzeczamy. Czy ona dzisiaj funkcjonuje? Czy ta idea parlamentaryzmu jest zachowana w tym podziale władzy? No bo jeżeli na przykład rząd tworzą także ci, którzy tworzą władzę ustawodawczą, jeżeli rząd wprowadza różnego rodzaju ustawy trybem poselskim, czyli bez konsultacji, bez tych wszystkich tam dodatkowych, powiedzmy, wymagań, bez które... Trybu, tak. Czy ta idea parlamentaryzmu i tej władzy ustawodawczej nie jest w jakimś sensie ustrojowo w Polsce zachwiana? Ja nie mówię tylko o władzy, którą dzisiaj mamy, ale tak jest już od 30 lat. Tak, jest ten problem, proszę Państwa. Jest ten problem polegający na tym, że posłowie i władza ustawodawcza ma też rolę kontrolną wobec rządu. Na przykład dublowanie roli posła i ministra to jest pierwsza wątpliwość. Pierwsza jakby wątpliwość, no bo jak ten, który sprawuje władzę, ma się jednocześnie sam kontrolować? To jest to nie powinno tak wyglądać. Druga sprawa, no to jest właśnie traktowanie, Sejm jest po prostu traktowany jak maszynka do głosowania. Co więcej, niestety nawet takie rozważania, które wczoraj arcybiskup Gądecki, czy dzisiaj, które ojciec prowadzi tutaj, no właściwie w Sejmie nie ma z kim o tym rozmawiać. Taka pogłębiona refleksja niestety w Sejmie praktycznie się nie odbywa. I jeśli się odbywa, to niestety nie na komisjach, tylko na przykład jak, nie wiem, zwołam posiedzenie zespołu, i na nieformalnym takim, znaczy formalnym, ale nie do końca jakby umocowanym w strukturze Sejmu, do dobrowolnym zrzeszeniu, wtedy można podyskutować, podebatować głębiej. Jest jakiś głęboki problem, jest szereg głębokich problemów związanych z funkcjonowaniem dzisiaj parlamentu, z rzeczywistą rolą tej obu zresztą izb, jako izb no, takiej zadumy, refleksji, rzeczywistej, rzetelnej pracy. No ja o tym podnosiłem to również, nawet posuwając się do blokowania mównicy, no przy okazji nowelizacji IPN-owskiej. No bo co to za procedura, która sprawia, że no to nie jest procedura wojny, tak? Nie jesteśmy w stanie wojny, żeby być zmuszonymi do tego, żeby w 8 czy 9 godzin Sejm bez drugiego czytania, bez pracy w komisjach, Senat i jeszcze prezydent podpisał jakąś ustawę. No, o co chodzi? Gdzie tu jest namysł? Gdzie tu jest debata publiczna, tak? Niestety parlament stał się czymś takim, jak są programy publicystyczne w większości stacji telewizyjnych, komercyjnych, czyli takim miejscem młódzki, miejscem retorycznej młódzki. I w moim przekonaniu, ja jestem pierwszą kadencję, jestem młodym posłem w parlamencie, i w sumie miejsce, do którego trafiłem, mnie ogromnie zasmuca, tak? Bo ja dużo więcej debat istotnych, ciekawych, ważnych, które rzeczywiście poruszają istotę sprawy, toczę poza parlamentem, czy jeśli sam zorganizuję, jako no, też poseł niezrzeszony z Ruchu Narodowego, który ma swoje zaplecze, ale jakby nie w parlamencie, tylko w kraju, w strukturach, w terenie, więcej takich rzeczy dzieje się poza tym głównym obiegiem parlamentarnym,
bo w Sejmie no, odbywa się taka dosyć rytualna muzyka polityczna i w tym sensie no, refleksja nad tym, czym powinien być parlament, czym powinien być Sejm, jakie są źródła władzy, na czym posadowiona, no mamy na przykład problem ten, który nazywa się referendum konstytucyjne, tak? No i pan prezydent zaproponował ileś pytań do konstytucji, tylko że większość z tych pytań, no nie dotyczy materii konstytucyjnej. To jest znowu takie bardzo bieżące, bardzo na dziś rozstrzyganie jakichś kwestii politycznych, które tak naprawdę nawet nie są konstytucyjne. No nie mówiąc już o tym, że wpisywanie do konstytucji czegoś takiego na przykład jak członkostwo Polski w Unii Europejskiej, czyli no w organizacji jednak tymczasowej powiedzmy, tak, która funkcjonuje ileś czasu i pewnie za jakiś czas jej już nie będzie, no to przypomina 76. wpisowanie w konstytucji PRL przyjaźni ze Związkiem Sowieckim. No jakby mało w tym takiego poważnego podejścia i namysłu do nad tym, czy rzeczywiście jest państwo. I ta idea i to świętowanie parlamentaryzmu raczej powinno skłaniać rzeczywiście do istotnych pytań, choćby w tym referendum konsultacyjnym, nie tylko do takich pytań bieżących, no czy wpisywania rzeczywiście w konstytucję członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Panie pośle, a zmieniając temat, chciałbym zapytać o politykę Polski wobec rynku pracy. Ja zadałem pytania Ministerstwu Rodziny, Polityki Społecznej i Pracy, a także Urzędowi do Spraw Cudzoziemców. Otóż dostałem informację, że podstawą systemu dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy jest zasada komplementarności względem zatrudniania pracowników krajowych, no i oczywiście zasada niewypierania pracowników polskich z rynku pracy, ale no chyba możemy zaobserwować takie zjawisko, czy to jest problem, czy nie, to już bardziej pytanie do pana jako może do polityka, że czy z jednej strony jest system zachęt dla Polaków, którzy wyemigrowali, żeby wrócili do Polski, czy raczej po prostu idziemy taką drogą, imigranci zarobkowi, którzy tutaj mają przyjeżdżać. Według danych w 2017 roku to było 1 200 000 cudzoziemców, ale te liczby to są zapewne liczby mocno zaniżone. I rok do roku w zasadzie o 100% wzrasta liczba wydanych zezwoleń i bardzo liczba zarejestrowanych oświadczeń. No tu przede wszystkim Ukraińcy, Białorusini, Nepalczycy. Teraz słyszymy, że Wietnamczycy i Filipińczycy mają pracować w ogóle bez zezwoleń. Niedawno ściągnięto 3000 pracowników z Uzbekistanu. Więc pytanie o taką warstwę kulturową, społeczną, religijną także Polski. Czy to multikulti w Polsce nie jest po prostu robione bocznymi drzwiami? Z jednej strony głośne hasła nie przyjmujemy, a z drugiej strony właśnie dokładnie to robimy, bo przepisy zakładają również, że jak ja pracuję, to małżonek może już bez zezwolenia sobie też przyjechać. Proszę Państwa, jakby kompleksowo się odpowiedzieć na pytanie, to jest na dużą audycję, tak? Bo tu jest również i kontekst gospodarczy wchodzi, tak? Natomiast, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba po pierwsze odnieść się do tych faktów, a fakty są takie, że nie tylko Polacy nie wracają jakoś masowo z emigracji, ale za ubiegły rok mamy dane, że 20 tysięcy Polaków, głównie młodych Polaków, bo tacy przede wszystkim emigrują, znowu wyjechało na wyspy. Znowu 20 tysięcy, czyli miasto powiatowe. Miasto powiatowe nam się wyprowadziło znowu na Wyspy Brytyjskie i w tym czasie mamy no, na masową skalę imigrację taką zarobkową do Polski. Więc pierwsza rzecz to jest pytanie o model gospodarczy. W jakim chcemy iść w kierunku modelu gospodarczym? Bo jakby rząd uzasadnia te swoje, tą politykę zupełnie otwartych drzwi tym, że potrzeba rąk do pracy. No i to jest prawda i nieprawda, bo z jednej strony jest prawdziwe to, że w niektórych sektorach tych rąk do pracy brakuje, ale to oznacza, że tak naprawdę rząd akceptuje model gospodarki opartej o tanią siłę roboczą. Dlatego, że według danych chociażby, które prezentował Forbes w tym tygodniu, jeśli byśmy postawili na
na to, co nowoczesne gospodarki stawiają, czyli robotyzację, automatyzację procesów pracy, to tak naprawdę zapotrzebowanie na rynku pracy w stosunku do dzisiejszego stanu może nam zmniejszyć się do 2030 roku nawet o 40-50%. To znaczy, że tak naprawdę, jeśli naszym kierunkiem rozwoju, a to powinno być, to powinno tak wyglądać, tak postuluje to Ruch Narodowy, powinna być właśnie ta robotyzacja, automatyzacja, to mimo kryzysu demograficznego, który mamy, on jest realny, tak? Realnie jest, realnie z rocznika, powiedzmy, wchodzącego mniej więcej teraz na rynek pracy 9-6, urodziło się na przykład połowę mężczyzn mniej niż rzeczniku 5-3, który schodzi, tak, z rynku pracy. To są realne dane, no, o tej przerażającej i mobilizującej nas do wysiłku sytuacji demograficznej, którą mamy. To są realne dane, ale z drugiej strony gospodarka bardzo dynamicznie się zmienia i tych rąk do pracy również z biegiem czasu w rozwijającej się nowoczesnej gospodarce powinno być potrzeba coraz mniej, no, ponieważ wchodzą roboty, automaty, tak? I my z jednej strony powinniśmy pracować nad wzrostem demograficznym, wzrostem gospodarczym w tym kierunku, a z drugiej strony, no właśnie, rozwijać gospodarkę nie opartą o tanią siłę roboczą. Bo jeśli utrzymujemy gospodarkę opartą o tanią siłę roboczą, to jest tak. No to są te słupki, które widzimy, wzrostu gospodarczego, który powiedzmy jest. Tylko on jest, kumuluje się tak. W słupkach, które pokazuje rząd, które pan premier Morawiecki pokazuje z jednej strony, z drugiej strony kumuluje się w zyskach cały czas przede wszystkim zachodnich korporacji. I trzecim elementem to kumuluje się w pracy, którą wykonują ludzie z regionu, gdzie po prostu mniej zarabiają. Ukraińcy, Hindusi, właśnie Nepalczycy i tak dalej. Długofalowo, no to nam po prostu zmienia strukturę społeczną. To nam zmienia strukturę narodowościową. Właśnie o to chodzi. I proszę Państwa, to nie jest tak, bo ktoś mówi, a to jest kilkaset tysięcy Ukraińców, czy 1,2 miliony Ukraińców, ale to lepiej niż Arabowie. Okej, ja się zgodzę, że to jest potencjalnie łatwiejsza integracja, asymilacja i to nie mówimy przeciwko komukolwiek takiemu czy innemu Ukraińcowi, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że taka masowa imigracja zawsze rodzi problemy, zawsze rodzi napięcia społeczne i te napięcia i problemy będą z nami przez kolejne dziesiątki lat. One nie znikną w rok czy dwa. I nawet z naszego europejskiego kręgu kulturowego ta imigracja rodzi problemy. Poza tym, że rodzi problem tego typu, że nie rosną płace dla polskich pracowników, bo jest tańsza konkurencyjna siła robocza, tak? Więc polski pracownik, jemu płaca nie rośnie, no bo pracodawca, i tu też ciężko nawet zarzuty do pracodawców, że pracodawca jak ma na rynku pracy, może za kogoś zatrudnić za mniejsze pieniądze, to zatrudnia. No takie jego prawo, tak? No, jakby natomiast ta sytuacja właśnie wymusza no, taką oparcie się o tanią siłę roboczą. I proszę ojca, no więc mamy problem gospodarczy, mamy problem imigracji, mamy problem społeczny długofalowy. Możemy przyjmować tylko takie liczby imigrantów, które są dawno przekroczone i to przede wszystkim z naszego kręgu kulturowego, które jesteśmy w stanie zintegrować, które jesteśmy w stanie zasymilować, ponieważ naszym celem powinno być zachowanie kulturowej, tożsamościowej, językowej, religijnej struktury polskiego państwa, polskiego narodu, polskiego społeczeństwa. To powinien być nasz cel. I wszystkie inne to jest również gwarant naszego bezpieczeństwa podstawowego. Proszę zwrócić uwagę, czy na wschodzie, czy na zachodzie. Główne problemy, którymi mierzą się i będą się mierzyły w kolejnych dekadach państwa na wschód od naszych granic i od zachód naszych granic, to problemy związane z rozpadem społeczeństw, zanikiem państw narodowych, rozbiciem ich na poszczególne grupy etniczne, kulturowe i konfliktami z tymi związanymi. Nasze bezpieczeństwo i nasza przyszłość jest w dużej mierze oparte o to, czy no, Polska będzie w dalszym ciągu Polska, tak? I to jest ten element. Tutaj rząd powinien kłaść na to nacisk, a nie na krótkotrwałe efekty, które dzisiaj są związane z tym, żeby pokazać określone słupki. Tego myślenia dzisiaj nie ma niestety. I zwracam uwagę jeszcze na to, bo tłumaczenie jest takie. Odrzuciliśmy 6 tysięcy tych imigrantów z tej przymusowej relokacji, którą chciała nam narzucić Unia i tym się rząd cały czas chwali. A to jest 6 tysięcy. W tym czasie i mamy przez ostatnie 3 lata
właśnie ponad milion Ukraińców, ale również kilkanaście, w tej chwili już prawie kilkadziesiąt tysięcy muzułmanów, kilkadziesiąt tysięcy kolejnych to są Hindusi i tak dalej, również ludzie obcy nam kulturowo, gdzie jednostki tak mają szansę się zintegrować w długich dekadach, czy kolejne jakby pokolenia, ale jeśli tu przyjeżdżają dziesiątki tysięcy, się tworzą i będą tworzyć getta, będą się tworzyć enklawy. I to jest realny problem, który dzisiaj no, absolutnie jest przemilczany przez znaczącą część klasy politycznej, no i praktycznie przez wszystkie media. I o tym trzeba rozmawiać, bo to nie jest tylko problem załatania jakiejś dziury na rynku pracy tu i teraz, ale także problem związany z ewentualną zmianą i demograficzną, i kulturową, i społeczną naszego narodu. Bardzo dziękuję, panie pośle, za komentarz. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam ojca i radiosłuchaczy. Z panem Bogiem. Pan poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, był naszym gościem. Europejsko-atlantyckie. Pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie pośle. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Panie pośle, jesteśmy no, świeżo po wizycie pana prezydenta Donalda Trumpa na szczycie NATO. No i takie, powiedziałbym, mocne wejście pana prezydenta związane z przypomnieniem o 2% na obronę, a docelowo nawet 4%. Powiedzenie o tym, że Niemcy są uzależnione od Rosji i w zasadzie siedzą w kieszeni, że z jednej strony Stany Zjednoczone mają bronić Niemiec, a Niemcy zamiast przeznaczać pieniądze na obronę, wydają je na rosyjski gaz, czyli płacą potencjalnemu agresorowi. No i także tutaj dwie rozmowy pana prezydenta Andrzeja Dudy z panem prezydentem Donaldem Trumpem i pochwała też pana prezydenta wobec Donalda Trumpa wobec Polski. No sporo się działo na tym szczycie. Jak pan to obserwował? Pan prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump słynie z ciętego języka i jak sądzę, tak również ten czynnik przeważył, że został wybrany przez swoich obywateli na prezydenta kraju. I jako taka osoba bardzo barwna, no, posługuje się językiem zrozumiałym dla normalnych ludzi, nie tak bardzo wyszukanym, więc użył w stosunku do Niemiec określenia, że stali się oni zakładnikiem Rosji. I to przebiło się najbardziej zarówno w Parlamencie Europejskim, w Brukseli, jak i w Strasburgu pewnie rezonowało, jak i w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zastanawiano się, co ma znaczyć słowo zakładnik, bo zasadniczo taka osoba jest brana siłą przez konkurencję bądź przeciwnika. Natomiast tutaj Niemcy stają się dobrowolnym zakładnikiem Rosji. Jak słusznie ojciec wspomniał, każdy z krajów członkowskich NATO zobowiązał się płacić 2% produktu krajowego brutto na obronność. I Stany Zjednoczone daleko ten wskaźnik przekraczają. Jak przypomniał pan prezydent Donald Trump, płacą więcej niż kilkanaście krajów razem wziętych, a Niemcy, których gospodarka ma się więcej niż dobrze, nie płacą tych 2%. 2% płacą, o ile sobie dobrze przypominam, 1,24 w tej
dolary, to wychodzą setki milionów, a nawet miliardy, o które upomina się prezydent Stanów Zjednoczonych i słusznie powiedział, że z jednej strony Europa i Niemcy domagają się, aby NATO, czyli de facto Stany Zjednoczone, broniły te kraje przed Rosją, a z drugiej transferują pieniądze zamiast na obronność własną i NATO, to do Rosji za pośrednictwem opłat energetycznych. Idzie tu przede wszystkim o gaz. Jak wskazał Donald Trump, niebawem Niemcy będą uzależnione w 70% od rosyjskiego gazu, czyli tak naprawdę domagają się ochrony militarnej ze strony Stanów Zjednoczonych, a wzmacniając budżet Rosji, jednocześnie zasilają wydatki na armię rosyjską. I to przypomniał Donald Trump i to stało się bardzo niewygodne dla wielu polityków, zwłaszcza obecnych niemieckich. I chcę przypomnieć, że prasa nawet nieprzychylna Donaldowi Trumpowi, czy media mu nieprzychylne, przyznają mu w istocie rację. A w tym kontekście, jak ojciec powiedział, wskazał na Polskę, która akurat ten wskaźnik zachowała i wypełnia sojusznicze zobowiązania i też miło, że dwukrotnie spotkał się z prezydentem Polski, co stawia nas naprawdę w dobrym świetle. Tak, w tych prostych zdaniach wypowiedzianych przez pana prezydenta Trumpa, no, trudno nie przyznać mu logiki w tym, co mówi. Jeżeli z jednej strony przekazuje się pieniądze do Rosji, a z drugiej strony nie podwyższa się pieniędzy na obronność, licząc na Stany Zjednoczone, które mają być takim parasolem ochronnym, no to coś jest nie halo. Ale nie halo chyba coś było też podczas szczytu z panem przewodniczącym Jean-Claude'em Junckerem, przewodniczącym, szefem Komisji Europejskiej. No ludzie, którzy go widzieli, mówią, że był po prostu, tu cytat, nawalony jak Messerschmitt, a z drugiej strony rzecznik pana Jean-Claude'a Junckera, czemu się nie dziwię, mówi, nie, on nie był pijany, on był po prostu, on był chory, a do tego stopnia zachorował, że później już go na wózku inwalidzkim wynoszono, w zasadzie wywożono i może to było najlepsze rozwiązanie wizerunkowe dla pana przewodniczącego. Pan przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zachowywał się, nazwałbym to dość dziwnie. Ja widziałem akurat filmik, migawki, kiedy szedł, czy próbował iść, czy wchodzić na schodki, czy był podtrzymywany. Zauważyłem też, że przechodził koło niego prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Duda, i dość rozsądnie ominął pana przewodniczącego Komisji Europejskiej. Wiele redakcji zastanawia się, czy to było pod wpływem alkoholu. Nawet widziałem na stronie Radia Maryja, którą polecam, odpowiedni artykuł ze znakiem zapytania, bo my do końca tego nie wiemy. No tak, nikt nie miał alkomatu, ale jeżeli był, to pewnie woń tam gdzieś się roznosiła, chyba że to jakieś bezzapachowe. Jakkolwiek chcę przypomnieć, że taka niedyspozycja zdarza się panu przewodniczącemu już nie pierwszy, nie drugi i nie trzeci raz i bez względu na to, co jest jej przyczyną, budzi poważne zaniepokojenie. Na wątek alkoholowy na przykład wskazywał jeden z polskich europosłów, który siedzi blisko pana przewodniczącego w czasie obrad i wniósł oficjalną taką skargę na forum Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, prosząc władze grupy przewodniczącego, aby napisał odpowiednie pismo do komisji, że tak zachowywać się nie można. Nasz przewodniczący stwierdził, że lepiej nie nadawać temu wielkiego rozgłosu i że on prywatnymi kanałami zawiadomi komisję, że nam się to nie podoba. No ale jednocześnie pozwolił sobie wówczas, jak pamiętam, bo przewodniczący naszej frakcji jest Brytyjczyk, na taką dygresję, że ich były premier Winston Churchill również przez całą wojnę światową nie losował się z whisky, a mimo to wygrał tę wojnę. To było takie wyjście dość dyplomatyczne z sytuacji. Ale co chcę powiedzieć, że proszę sobie wyobrazić na moment, że polski prezydent czy polski premier zachowywałby się w ten sposób.